Szanowni Państwo, w tej chwili przedstawię program swojego kandydata na burmistrza miasta Zambrowa, jak również do powiatu zambrowskiego, ponieważ w częściach on jest spójny. Szanowni Państwo, prace nad programem Prawa i Sprawiedliwości zaczęliśmy już od roku i wspólnie z członkami PiS-u przygotowaliśmy program, który jest spójny ze strategią rozwoju miasta Zambrów, ze strategią rozwoju województwa podlaskiego, jak i również na podstawie doświadczenia, jakie zdobyłem w samorządzie powiatu zambrowskiego. Szanowni Państwo, nasz program podzieliłem jakby na 7 osi programowych. Na pierwszym miejscu postawiłem oświatę. Jeśli chodzi o program oświaty dla miasta Zambrów jako burmistrza, przedstawiam następujące punkty. Remont istniejących obiektów oświatowych i przedszkoli. Poprawa warunków kształcenia w szkołach podstawowych, gimnazjum. Utworzenie nowych miejsc w przedszkolach i żłobkach. Jest to bardzo ważny problem, szczególnie problem dla młodych małżeństw. Drugą osią programową to jest infrastruktura techniczna. Szanowni Państwo, chciałbym w tej kadencji 2014-2018 zostaną wybrane wykonać następujące inwestycje. Budowa drogi przy ulicy Wiejskiej i Wądołkowskiej wraz z infrastrukturą, to jest wodociągi, instalacja deszczowa, sanitarna. Budowa ulicy w obszarze ulicy Sadowej i Pododwornego wraz z całą infrastrukturą. Budowa infrastruktury umożliwiającej rozwój osiedla na osiedlu Północ, czyli że cała infrastruktura, budowa wodociągu, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej. Budowa ulicy łączącej Chopina i Ogrodowo. Budowa chodnika na ulicy Białostockiej. Budowa dróg pomiędzy ulicą Mazowiecko, Poświątno i Piaskowo. Budowa na osiedlu Konopińska tzw. sieci drogowej umożliwiającej budowę budynków jednorodzinnych. Remont ulicy Łomżeńskiej, ale i Wojska Polskiego. Również będę wspierał działania w celu rozpoczęcia budowy tzw. małej obwodnicy łączącej dużą obwodnicę z drogą na Wysokie Mazowiec i Czyżew oraz przebudowę drogi na odcinku od Wyszkowa do Jeżewa, która już się w tej chwili rozpoczęła. Szanowni Państwo, chciałbym również dokończyć gazyfikację miasta, jak i również kontynuować dalej budowę mieszkań komunalnych. Również ważnym punktem to jest przełamywanie barier architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych. Trzecią osią priorytetową to jest ochrona zdrowia, czyli doposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt, zwiększenie dostępu do specjalistów, pomóc tutaj samorządu miasta w tym zakresie. Również ważnym punktem to jest bezpieczeństwo publiczne. Chciałbym polepszyć warunki pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie poprzez dofinansowanie prac remontowych oraz doposażenie w potrzebny sprzęt. Uruchomienie dodatkowych etatów policji współfinansowanych przez samorząd na tak zwane patrole piesze. Działanie wspierające Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną. Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Zambrów. Budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, jak i również widzę potrzeby budowy parkingów dla tirów. Piątą osią to jest kultura i sport. Organizacja turniejów sportowych dla mieszkańców miasta, organizacja rekonstrukcji historycznych, festiwalu pieśni patriotycznych, regionalnych festiwalów krótkich filmów amatorskich połączonych z konkursami. Stworzenie nowych pracowni artystycznych, takich jak pracownia rzeźby, pracownia grafiki komputerowej i montażu filmu, pracownia grafiki warsztatowej, linerutu i suchorytu. Utworzenie Centrum Tańca Klasycznego, utworzenie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji. Szóstą osią to jest walka z bezrobociem, wspieranie przedsiębiorców w organizacji nowych stanowisk pracy, organizowanie kursów dla podniesienia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, doradztwo zawodowe oraz przekwalifikowanie dla osób bezrobotnych.
aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, widzę tu również potrzebę utworzenia nowego stanowiska osoby, która będzie wspierała przedsiębiorców w celu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, bo w nowej perspektywie będą bardzo duże środki finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy. Siódma oś to jest administracja publiczna, działania mające na celu poprawę jakości pracy w instytucji samorządowej, wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników urzędu. Szanowni Państwo, następnym takim programem, który jest wspólny z tym programem, to jest program dla powiatu zambrowskiego. I tu też na pierwszym punkcie stawiam oświatę. I tutaj jest, mamy tak. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości. Budowa boiska w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu. Prace remontowe w istniejących jednostkach, takie na przykład w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Jak i również tutaj deklaruję, że będę starał się utrzymać wszystkie szkoły, które funkcjonują na terenie powiatu zambrowskiego. I chciałbym również poczynić starania w kierunku rozwoju szczególnie szkolnictwa zawodowego. Są szanse właśnie na pozyskanie środków na doposażenie pracowni. Drugą osią to jest ochrona zdrowia. Utrzymanie szpitala powiatowego w Zambrowie w rękach samorządu powiatu, remont i modernizacja szpitala powiatowego w Zambrowie, podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, doposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt, kontynuacja dobudowy nowego skrzydła szpitala, w którym będzie znajdował się nowoczesny blok operacyjny, sala ortopedyczna, oddział intensywnej terapii oraz zaplecze techniczne dla istniejącego bloku łóżkowego. Również remont oddziału chirurgii. Uruchomienie nowych usług świadczonych przez lekarzy w szpitalu powiatowym w Zambrowie. Trzecią osią to jest też również oś bezpieczeństwa publicznego. I tu widzę podjęcie działań wspierających w sprawie odtworzenia posterunków policji w Szumowie, w Rudkach, Kołakach Kościelnych. Działania wspierające Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną. Czwarta osią to jest infrastruktura techniczna. Tutaj, Szanowni Państwo, na terenie miasta Zambrów chciałbym dokończyć przebudowę ulicy Obrońców Zambrowa, ulicy Połowej, Magazynowej, jak i również remont i dokończenie przebudowy ulicy Marii Konopnickiej. W terenie to jest budowa drogi Boruty Goski, Goski Duże, przebudowa drogi Wiśniewo-Łętowo, Dom Kołaki Kościelny, Czarnowo-Undy, rozbudowa drogi Zambrzycy Kapusty, Zambrzyce Plewki, budowa ciągu pieszego ścieżki rowerowej do Czerwonego Boru wspólnie z gminą Zambrów i na przykład z miastem Zambrów. Remont i przebudowa mostów oraz przepustów drogowych na terenie powiatu zambrowskiego. Budowa chodników w takich miejscowościach jak Srebrna, Paproć Duża, czy kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Wigoda-Zanie. Piątą osią, tak jak tutaj w przypadku programu dla miasta, jest walka z bezrobociem. To też jest wspieranie przedsiębiorców w organizacji nowych stanowisk pracy. Doradztwo zawodowe, przekwalifikowanie dla osób bezrobotnych i aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Osią szóstą jest rolnictwo i rozwój wsi. Udzielenie wsparcia merytorycznego rolnikom powiatu zambrowskiego w zakresie uzyskania pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej oraz modernizacji gospodarstw rolnych. Wspieranie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na terenie wiejskich w celu promocji przedsiębiorczości i rozwijania ekonomicznych postaw powiatu zambrowskiego. Wspieranie doskonalenia zawodowego rolników i mieszkańców wsi oraz upowszechnianie informacji rolniczych. Wsparcie i promocja gospodarstw ekologicznych. Szanowni, to jest, myślę, dość obszerny i szczegółowo przedstawiony program działania zarówno dla
miasta Zambrowa, jak i również dla powiatu zambrowskiego. Jak na wstępie powiedziałem, jest to program spójny ze strategią rozwoju miasta Zambrów, gdzie miałem możliwość uczestniczenia w pracy nad strategią, która dla miasta Zambrowa, która została właśnie uchwalona na okres 2014-2020, jak również ze strategią rozwoju województwa podlaskiego. Szanowni Państwo, w tej chwili nastąpi prezentacja kandydatów do Rady Miasta. Ja będę przedstawiał i poproszę kandydatów o wyjście i zaprezentowanie się. Przepraszam, pan poseł Jarosław Zieliński. Przepraszam Państwa, że jeszcze muszę drugi raz zabrać głos po tym, co usłyszeliśmy, ale to na tydzień prezentacji kandydatów, to już potem będzie inny punkt. Ja chcę przede wszystkim powiedzieć Panie Stanisławie, że należne są słowa wielkiego uznania za to, co usłyszeliśmy. Ja tego programu wcześniej tak kompleksowo nie czytałem, nie słyszałem, też rozmawialiśmy wielokrotnie o różnych punktach, ale ten program jest napisany naprawdę bardzo mądrze. Jest to program konkretny, kompleksowy, realistyczny, co bardzo ważne, bo tutaj nie ma jakichś wydumanych pomysłów, żeby się przypodobać, tylko jest to wszystko, co potrzebne i co możliwe. Różne programy widziałem i czytałem, a ten program naprawdę robi wrażenie. Państwa, przepraszam, że to jeszcze chcę omówić i ocenić Państwo od siebie, być może też później powiecie, ale tak, to, że postawił Pan Stanisław Rykaczewski na pierwszym miejscu oświatę w obu przypadkach i miasta, i powiatu, to jest bardzo trafne, dlatego że jeżeli mamy kryzys, to mamy dzisiaj kryzys różnoraki, ekonomiczny, gospodarczy, demograficzny, kryzys rządowy, mamy złe rządy po prostu, to trzeba inwestować w takich okresach głównie w człowieka, a w człowieka czyli zwłaszcza w oświatę, bo wtedy jak wyrosną, będą wykształceni mądrzy ludzie, to łatwiej i ten kryzys będzie przełamać i oni będą przygotowani do tego, żeby podjąć się nowych zadań, kiedy ten kryzys właśnie będzie przełamany, kiedy on się skończy. To jest po pierwsze. Po drugie, zauważył Pan Stanisław wyraźnie, że te punkty programu, zwłaszcza niektóre z nich, wymagają wsparcia zewnętrznego. No właśnie, to jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, co jest możliwe w ramach własnych kompetencji i możliwości, a co wymaga wsparcia. Mi, że powiem, miód płynął na serce, kiedy słyszałem o sprawach związanych z walką z bezrobociem, z inwestowaniem, czy o bezpieczeństwie, czy jak już powiedziałem, o oświacie, czy o drogach, o infrastrukturze, czy o innych sprawach. Proszę Państwa, to, że trzeba otworzyć posterunki policji, które zostały polikwidowane, no to przecież wiem, ja ich broniłem jako poseł z tej dziedziny, ale oczywiście Platforma je polikwidowała. Dawniej w każdym gminie był posterunek, a teraz jest tylko gdzieniegdzie. Przypomnę liczby, w ciągu 7 lat, a właściwie w ciągu ostatnich 3 lat tak naprawdę, Platforma, znaczy rządy Platformy zlikwidowały połowę z 817 posterunków, jakie były, kiedy oni obejmowali władzę. Tyle ich było w Polsce, a teraz jest mniej więcej połowa. Połowę skasowano. Musi być bezpiecznie, czyli te posterunki musimy otworzyć. Jasne, że samorząd ich nie odtworzy sam, prawda, bo to nie jest kompetencja samorządu, ale może stworzyć warunki do ich odtworzenia i kiedy będzie nasze zwycięstwo, przyjdzie za rok w wyborach parlamentarnych, stworzymy rząd, rząd będzie chciał to otworzyć, a samorząd pozwoli, stworzy warunki, da ewentualnie pomieszczenia, pomoże je wyremontować. Taka musi być współpraca. Podaję przykład, nie będę każdego punktu tak omawiał. Jest przykład inny. Pan Stanisław Rykaczewski powiedział, że będzie podejmował działania, żeby zbudować małą obwodnicę, prawda? Sam nie zbuduje jej, bo to przecież też ani pieniędzy nie ma, ani kompetencji takich, ale będzie czynił wszystko jako samorządowiec pełniący te funkcje, które mu przypadną wraz z innymi naszymi przedstawicielami, żeby do tego doprowadzić. To jest bardzo ważne, żeby po stronie samorządowej był partner, który wie, czego chce i który się zdecydowanie tego od tych, którzy mogą i powinni domaga. Jeżeli chodzi o inwestycje, proszę Państwa, ja trochę te sprawy prześledziłem ostatnio, bo w paru miejscach już uczestniczyłem w prezentacji naszych programów Prawa i Sprawiedliwości w różnych powiatach naszego województwa. Co się okazuje? W latach 2007-2013-2015, bo to się rozlicza teraz ten okres jeszcze, czyli w pierwszej perspektywie finansowej, były na przykład znaczące środki, pan radny
województwa, na pewno to potwierdzi Marek Komorowski, istotne środki na uzbrojenie terenu pod inwestycje. Rzadko które samorządy chciały w to zainwestować. W naszym województwie dwa samorządy głównie zainwestowały. Tak się składa, że oba są związane co do personaliów osób kierujących nimi z Prawem Sprawiedliwością. Burmistrz Kolna, bo to w Kolnie miało miejsce, pan Andrzej Duda, członek Prawa i Sprawiedliwości i Wysokim Mazowieckim, wprawdzie nie członek, ale bardzo gorący sympatyk i zwolennik nasz, pan Jarosław Siekierko. W tych dwóch miastach zainwestowano w uzbrojenie terenu, sięgnięto po te środki, trzeba stworzyć program, trzeba to ubiegać, prawda? Inne miasta niespecjalnie z tego skorzystały, ale w perspektywie 2014-2020 również te środki będą i można z nich skorzystać. Jak się uzbroi tereny, to można się zastanowić na przykład, czy nie rozszerzyć, póki one istnieją, specjalnej strefy ekonomicznej na Zambrów. W Łomży jest podstrefa, dzisiaj mówiłem o tym radiu łomżyńskim, miałbym nadzieję, ale słabo działa. No, zabrakło inicjatyw samorządowych w tej sprawie. Kto wie, czy nie rozciągnąć, czy nie można go rozciągnąć na Zambrów. Ale jeżeli nie, no, a to byłaby decyzja rządu oczywiście, Rady Ministrów, tylko samorząd musiał to wystąpić i dać tereny uzbrojone. A jeśli nie, to i bez strefy może ściągnąć inwestorów, jeżeli będzie miał tereny inwestycyjne uzbrojone. Taki kolejny przykład, jak to może działać, jak to może funkcjonować. Także bardzo to wszystko pięknie przemyślane. Gratuluję jeszcze raz Stanisławie tego, co tu usłyszeliśmy. W pełni to będę popierał i mało tego, będę też się angażował jako poseł teraz, mam nadzieję, że i potem, wraz z całą swoją formacją, we wspieranie tego programu w obu tych wymiarach i powiatowym, i miejskim. A jeżeli uda się stworzyć większość naszą w sejmiku podlaskim, a mam nadzieję, że tak się stanie, no to wsparcie to nastąpi też siłą rzeczy dla realizacji tego programu w ramach środków europejskich. Sejmik województwa, sejmiki województw w ogóle mają naprawdę ogromne znaczenie i wpływ na rozwój swojego terenu, gmin i miast, tylko te gminy i miasta muszą umieć o to zabiegać, no a z tamtej strony musi być życzliwość. My jeszcze będziemy musieli kończyć, naprawdę nie chcę się rozgadywać, to jest ważne, mi się wydaje, i konkretne jednak. Jeszcze będziemy musieli po ewentualnym, co daj Boże, amen, zwycięstwie do sejmiku podjąć się dużego, niełatwego zadania, ale to zadanie w jakimś sensie jeszcze jest możliwe, mianowicie renegocjacji kontraktu wojewódzkiego. Jest 400 miliardów złotych na kontrakty wojewódzkie. Województwo podlaskie otrzymało 18,5 miliarda w tym kontrakcie. Województwo śląskie otrzymało dwa razy tyle. Proszę Państwa, ktoś powie, to naturalne, bo to jest większe województwo. To nienaturalne. To zupełnie nienaturalne, dlatego że właśnie te tereny, które wymagają większego wsparcia w ramach idei rozwoju zrównoważonego, jaki my głosimy, powinny otrzymać więcej, a otrzymały mniej. To świadczy o tym, jak traktuje Platforma Obywatelska i PSL w regionie Polski Wschodniej czy Polski Północno-Wschodniej, tam gdzie trzeba większego wsparcia. No, 18,5 miliarda to jest prawie spora kwota, ale to jest zdecydowanie za mała, jeżeli mamy wyrównywać szanse rozwojowe. No ale w ramach tego też będą pewne możliwości. Czy się nam to uda zwiększyć, czy nie, to możliwości będą spore. Natomiast zwracam Państwa uwagę, żeby to po prostu wiedzieć, bo no, to są pewne ramy, w których przyjdzie nam pracować i realizować te nasze programy lokalne. Dziękuję bardzo. Panie pośle, bardzo dziękuję za te słowa wsparcia i poparcia mojej kandydatury. Szanowni Państwo, jak powiedziałem, myśmy tu nad tym programem dość długo pracowali ze szczegółami. Jest opracowany i Szanowni Państwo, no, staram się rozwiązywać również trudne tematy, trudne problemy. Wiecie Państwo, jaki był problem ze szpitalem miejskim, prawda? W roku 2007 roku został zwrócony w grudniu do powiatu zambrowskiego. Powiat został organem prowadzącym 2008 roku. Jak dzisiaj szpital wygląda, to sami możecie Państwo ocenić, zobaczyć, a przecież warto wrócić do historii, rok 2005, 2006, 2007, tylko sprywatyzować, bo nie ma innego wyjścia, żeby szpital był przetrwać. Aż szpital przetrwał, funkcjonuje, modernizuje się, rozbudowuje się i myślę, że będzie coraz lepiej służył mieszkańcom Zambrowa oraz powiatu zambrowskiego. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi prezentacja kandydatów do
do Rady Miasta. Są kandydaci godni zaufania, godni poparcia. Będą twardo walczyć o sprawy mieszkańców Zambrowa, czego przykładem są obecni radni miasta, którzy reprezentują Prawo i Sprawiedliwość w mieście Zambrów. Zdecydowanie, twardo zawsze stali po stronie ludzi, po stronie spraw społecznych, po stronie rzeczy wartościowych.